Yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming, a dzisiaj możemy mieć składy OBB w maszynie, czyli austriackich. Jak zejdź sobie skład OBB w maszynie. Też skład IC Porta Morawika, jak to się nazywa ten skład. No i tak. Będzie on na lokomotywie EU44. Czyli hucarz. Ale a jeżeli chcecie mieć lokomotywę EU160, to zapraszam do poradnika. Macie w karcie poradnik? Dobra, teraz. Dobra, a więc tak. Pierwsze co, to wchodzicie na Facebooka i to na maszynowy warsztat ziela. Chcecie wejść na Facebook. Chcecie po prostu maszynowy warsztat ziela. Polecam wam bardzo tego oto ziomka. I tak. To jest za... I tak, zaczynamy od lokomotywy. I tak. I to jest to malowanie właśnie. W maszynowym warsztacie ziela możecie znać. I tak. Pierwsze to klikacie sobie tutaj. Macie i tak linka do malowania do lokomotywy macie w opisie. Gdzie powiesz. I przenosi was na Google Drive. No i tutaj macie o tej plik. I tutaj to potrzebujecie. Linka będziecie mieli do tej stronki w opisie, jakby co. Dobra, ale teraz. Skąd wagony? Sniper. Szukajcie Sniper MK. Sniper. Jak on się tak nazywa? Sniper. O! Wpisujecie Sniper MK i maszynowe dodatki Sniper MK. Macie tutaj siódemki. Szukacie sobie wagonów. Klikacie w ten link. Przyjdzie wam, dam oczywiście wam go w opisie. Klikacie download. To jest jakby co bezpieczne. No i OBB Fresh, OBB 7Z. Będą to wagony BMZ. Pierwsza i druga klasa. No, macie też tam jeszcze Regiojeta, lokomotywę Regiojeta. I też takie, czystki drachy, inne OBB. I tak. MZ-ów będzie to tekstura. Tak, pierwsze co to lokomotywa. I macie tutaj takie dwa foldery. I macie info trąbka tekst. I tak. Pierwsze co to wchodzi w wasz folder maszyny. Dynamic. Też Dynamic. PKP. EU44V1. I też będziecie mieli ten sam folder w, oczywiście w tym pliku WinRAR EU44V1.
I dobra, jak to macie, to pierwsze co, to, to wrzucacie te oto pliki .mat do głównego katalogu folderu z lokomotywą i przechodzimy do folderu skins. Przerzucamy te pliki wszystkie. I proszę bardzo. Teraz musi się zająć plikiem texture.txt. Tak, pobrane. Tylko pamiętajcie, że potrzebujecie do najnowszej wersji maszyny. I tak, teraz tutaj musicie to skopiować do pliku textures. Plik, teraz zapisz. Proszę bardzo. Sprawdzamy w maszynie, czy jest sensowa. To rzeczy widzi lokomotywę. To jest malowanie jakby co, a więc tak, linia 61. Usuwamy sobie to wszystko i patrzymy. Elektrowozy. U44, ale teraz to będzie coś takiego jedynie. Więc tak. Jak mieć tą taką teksturę? PKP. Teraz chodzicie nie Dynamic, tylko w Textures. Mini, szukacie? Możecie wyszukać, to wpisujecie mini. Proszę bardzo. Wchodzę jeszcze raz. Tutaj też textures, mini. Przerzucamy. To jest jakby co, pamiętajcie, tylko tekstura do lokomotywy Husarz. No i teraz maszyna. Starter Exe. Elektrowozy. Jest EP07P. EU44. Proszę bardzo, tekstury są lokomotywy. Jak się sama lokomotywa prezentuje. No i w maszynie ją potem ją uruchomimy. O, i teraz patrzcie. Teraz się załaduję i zobaczymy, jak wygląda cała tekstura. Okej. No, przepięknie. No, jak on to wygląda. OBB. Piękne malowanie. Dobra. To teraz, jak chcecie mieć wagony, to ja wam pokażę, co zrobić. To siedzicie w pobrane. Fresh. OBB. Jeżeli wam coś takiego wyskoczy, ściągnijcie sobie 7-zipa, klikacie otwórz archiwum i proszę bardzo. To jest desktop maszyna Dynamic CD
BMZV2. MZOBB.DDS. Zamknijcie maszynę najpierw przed tym. Kiedy ten starter. Dobra, jest. Dobra. Jest i teraz wchodzimy do maszyny. Wchodzimy w starter exe. I możemy i teraz musimy zobaczyć, czy nasz skład jest. BMZ NEW. Wejdę na tego Facebooka. Raczej w folderze BMZ. Tekstury, czyli nie, no CD. Tutaj chyba czekajcie. Szerzona wersja. Albo. Jestem z Painta, ale... A tak, pojrzałem sobie na kto. Jednak sobie w to wejdziemy. Wagony OBB i CD.7Z. O, akurat to jest. Zip, otwórz archiwum. readme.txt. I tak. To ja akurat potrzebujecie
tych oto i dokumentów obb.tga. I tak. Tekstures.txt sobie wklejamy. Zapisujemy. Będziecie mieli to oczywiście w opisie. No i wracamy do startera i do i. Proszę bardzo. Magazyn. Wagony B. B jak BMZ. Czyli BMZ OBB i OBB 2. Tu musicie wkleić to z opisu. Pokażę wam wszystko. Teraz wchodzimy w teraz EU44. Jedna EU44. B jak BMZ. OBB raz, dwa i startujemy. No i czekamy. Czekamy. No i teraz czekaj. Jesteśmy. Proszę bardzo, wagony OBB są przepiękne. Wagony OBB. Teraz uruchomimy to. D, nosnik rękę do przodu. J, bateria w zączczuwak, czyli SIFA w tym przypadku. SIFA. Teraz radio. O, proszę bardzo. OBB. Także tak. Przepiękny składzik austriacki. Czekam na podniesienie pantografu. O, proszę bardzo. Pantograf podniesiony. Także teraz możemy zamknąć wyłącznik szybki. Proszę bardzo, Taurus, to jest napisane. OBB.
odjazd. Dobrze widzę, to jest nara, to zaczęło się, cześć, papa. Pa.